No i za co mnie pokarało? Będę powtarzał ruchy, jakie mam wyjście. Będę powtarzał bezmyślnie ruchy, no. O. O. Jak tu grać? Włochy, Niemcy, Polska. Panie Arkadiuszu, czy to byli aktywni, czy wszyscy? Statystyki FI, no to ktoś to policzył, ale pytam, czy oni byli aktywni, czy to byli wszyscy zawodnicy. Po co ja grałem? Po co się pchałem do gry? No. Miałem już za 4 punkty. O, wezmę sobie piona. A po co, panie Grzegorzu, te łapki w górę czy w dół? Po co to, panie Grzegorzu? To nie ma znaczenia. Łapki w dół czy w górę? Czy może tu? No dobrze, panie Szymonie, dobranoc. Panie Grzegorzu, to nie to chodzi, czy ja lubię łapki, czy nie. A po co, do czego mi jest potrzebne pozycjonowanie, panie Grzegorzu? No to klub finansuje. No bo w Turcji bardzo stawiają, panie Arkadiuszu, na szachy. Panie Grzegorzu, się poważnie pytam. Do czego mi jest potrzebne pozycjonowanie? Panie Grzegorzu, czekam na odpowiedź, bo się denerwuję, zaraz figurę podstawię. O, straciłem hetmana, panie Grzegorzu, przez pana. Bardzo dobre pole dla skoczka. No, panie Szymonie, no za przejazd.
Ja uważam, że państwo ani gminy w ogóle nie powinny dofinansowywać sportowców. A tu jak każą płacić tylko za przejazd. Oj, oj, oj. Oj, 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 muszę uważać, mam tendencję, żeby coś podstawić. Za wpisowe i za FIDE to Polski Związek pobiera, bo od Polskiego Związku pobiera FIDE, no. No ale dam radę, panie Szymonie. Jeszcze nie. Jak pan nie zapłaci, to pan nie policzą panu, jak pan straci, panie Szymonie. Nie ma ruchu E4 na razie. Muszę uważać, tu mi grozi śmiertelne E4. O, groziły mi śmiertelne E4. Panie Januszu, tam nie ma turnieju z kobietami. Oj, źle zagrałem. Och, jak źle zagrała. Źle zagrałem, zagadaliście mnie. Och. A czego nie bicie? No bić trzeba było i zagrać F3, E4. I zagadaliście mojego przeciwnika. Dziękuję bardzo. Się zastanawiam, czemu tu nie nastąpiło w tej pozycji F3. Znaczy bicie z następnym F3. Goniec nie bardzo ma gdzie odejść. Musiałby odejść na C2. Dziękuję bardzo za grę. Co coś